A gośćmi naszymi są pani Marta Dzido. Brawo. Zapraszamy. Pan Piotr Śliwowski. Brawo. I pan Włodzimierz Nowak. Zapraszamy. Państwo może tutaj. A pan Włodek może tutaj. Jeśli pozwolicie, to państwa przedstawię, chociaż zapewne są państwo znanymi osobami, ale mnie jako gospodarzowi wypada tak uczynić. Pani Marta Dzido, reżyser, producent, scenarzystka, pisarka i dziennikarka. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Autorka zdjęć do filmu dokumentalnego Podziemne Państwo Kobiet. Jako reżyser i scenarzystka zrealizowała nagradzane dokumenty Paktofonika, Downtown, Solidarność według kobiet. Współautorka fabularyzowanego dokumentu Siłaczki. Publikowała w antologiach Wolałabym Nie, Walka jest kobietą oraz pismach takich jak Duży format, Przekrój czy Obieg. Autorka powieści Małż i Ślad, Ślad po mamie oraz najnowszej Frajda, którą mogą Państwo tam kupić dla siebie. Książki o tym, jak przyjemnie jest być kobietą, tak powszechnie się o niej mówi. Jest także autorką hipertekstu Matrioszka oraz książki reporterskiej Kobiety Solidarności. Pani Marta jest także ekspertką w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Pan Piotr Śliwowski, reżyser i producent, autor filmów dokumentalnych, reportaży i audycji telewizyjnych w latach 2005-2011, reporter, dziennikarz i wydawca audycji dla TV Kultura. Wyreżyserował i współprodukował cykl 5 filmów dokumentalnych Kultura Niezależna w PRL. Za film Downtown, Miasto Downów wraz z Martą Dzido nagrodzony The Hollywood Eagle Documentary Award na festiwalu w Los Angeles, a także Nagrodą Publiczności na festiwalu Off Cinema i Nagrodą Specjalną dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Współautor fabularyzowanego dokumentu Siłaczki. Brawo. I pan Włodzimierz Nowak, który będzie moderował dzisiejsze spotkanie. Całkiem niedawno państwu przedstawiłem. Teraz przedstawię go ponownie. Jeden z najbardziej cenionych polskich reporterów, dziennikarz, kulturoznawca, redaktor naczelny magazynu Duży Format, laureat wielu nagród literackich. Brawo! Drodzy Państwo, oprócz bohaterów tu przed nami siedzących, bohaterką będzie także film. Najnowszy film pani Marty i pana Piotra, zatytułowany Siłaczki, którego premiera odbyła się 28 listopada w Warszawie, więc całkiem niedawno temu i teraz w Żorach. O harmonogramie, że tak się wyrażę, dzisiejszego spotkania, pan Włodek. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja mam takie do was pytanie, które mi przyszło do głowy dosłownie przed momentem, kiedy tam zaglądałem sobie do internetu, żeby poczytać troszeczkę o takich dyskusjach wokół tego filmu, który będziemy oglądali. I tam gdzieś zupełnie w takim odprysku pojawiło się takie hasło, które mnie najbardziej jakby poruszyło. To jest takie hasło, które prawdopodobnie wisiało na bramie stoczni w 80 roku. Ten wielki strajk, taki, który był takim fundamentem pod Nową Polskę. I tam wisi na bramie podobno, i to ciebie Marto też o to zapytam, hasło: kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o wolność. Faceci strajkujący w stoczni pisali pewnie do swoich żon, córek. I to jest 80 rok. Co myślicie w ogóle o tym haśle? Co właściwie... Trochę film jest, który dzisiaj będziemy oglądali, film jest, to co będziemy dzisiaj oglądali, zdarzyło się dużo, dużo wcześniej, ale mamy 80 rok, prawda? I coś takiego wisi na bramie w takim ważnym momencie. To wisiało? Co? Szukaliśmy tego hasła na zdjęciach. Przejrzeliśmy setki, tysiące fotografii, pytaliśmy ludzi. Niektórzy rzeczywiście pamiętają ten transparent. Inni mówią, że absolutnie nie mogło coś takiego mieć miejsca, żeby stoczniowcy wówczas napisali: kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę. Ale kiedy oglądaliśmy te zdjęcia, natrafiliśmy na inną fotografię z trochę innym napisem, ale właściwie oznaczającym to samo. To był fragment
pieśni powstańczej, o ile dobrze pamiętam, powstania listopadowego albo styczniowego, brzmiący mniej więcej tak. Pamiętaj, żeś Polka, o polską sprawę walka, niepodległość Polski to twoja rywalka. A tak, jest znany tekst. I to rzeczywiście taką fotografię przedstawiającą taki transparent odnaleźliśmy. Więc właściwie to znaczy mniej więcej to samo. Nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę, tak. No właśnie. A teraz musimy się cofnąć prawie o 100 lat, prawie, w stosunku do tych 80 roku. I pytanie, żebyście też oczywiście wprowadzili ten film jakoś, zechcieli by przypomnieć, co to w ogóle był za czas, jaki to był, wiadomo, nie mieliśmy jeszcze niepodległości, była też walka o polskość, o niepodległość z zaborami itd., itd., ale mi chodzi raczej o to, co mieli w głowach ludzie wtedy, mężczyźni, kobiety, w tych różnych zaborach, prawda? Jaki był stan umysłu, jeśli chodzi o takie prawa kobiet, miejsce kobiet, jak to w ogóle wyglądało? Bo to właściwie, to jak próbowałem sobie przypomnieć moją, znaczy tak przypomnieć, no, tak uświadomić, dwa pokolenia, moja babcia Gertruda, prawda? Pewnie urodzona w 1904 roku, w 18 roku już była pełnoletnia, jeszcze nie była pełnoletnia, czyli gdzieś tam głosowała w 20 roku, czy tam w najbliższych wyborach, ale jest wychowywana, jest dziewczynką, jest młodą dziewczyną, właściwie w jakiej sytuacji takiej obywatelskiej, społecznej, mentalnej, prawda? To były czasy, kiedy naukowcy zastanawiali się, czy kobieta jest aby na pewno człowiekiem, czy nie jest na przykład inną formą anioła, ważono mózgi, udowadniając, że kobieta nie jest w stanie być tak mądra jak mężczyzna. To były czasy, kiedy kobiety nie mogły samodzielnie wchodzić do urzędów, kiedy nie mogły zabierać głosu publicznie, kiedy nie mogły dysponować własnym majątkiem, kiedy były pozbawione możliwości zarobkowania, kiedy były często pozbawione możliwości wyboru męża, kiedy dochodziło do rozwodu, to kobieta była wystawiana na ulicę, nie mając prawa do opieki nad dziećmi. To były ciężkie czasy, bardzo dotkliwe. No właśnie widzę, słyszę. Trochę tak jak dzisiaj w Arabii Saudyjskiej. Chociaż tam już kobiety mogą same prowadzić auto. Tutaj to nie było możliwe. Co jeszcze musimy wiedzieć, albo co byście chcieli powiedzieć przed obejrzeniem filmu? Państwu. Mogę, bo zacząłeś od przypomnienia naszego poprzedniego dokumentu dużego, Solidarność według kobiet. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że kiedy przygotowywaliśmy się do pracy nad siłaczkami i wiele czasu poświęcaliśmy na dokumentację tego tematu, znaleźliśmy taką korespondencję, którą sformułowała jedna z polskich sufrażystek. Pani Izabela Moszczańska-Rzepecka napisała list do brygadiera Piłsudskiego, w którym, kiedy to już formowało się państwo polskie, przypomina brygadierowi, że były czasy, kiedy walczyli wspólnie, byli towarzyszami walki i że teraz, kiedy konstytuuje się nowe, młode państwo polskie, nie powinien zapominać o tym, że walczyli razem i że w związku z tym ma też obowiązki wobec swoich koleżanek. To bardzo ciekawe, bo podobny list w podobnym tonie, takim przywołującym do porządku, przypominającym, że byliśmy razem i też nie powinien teraz zapominać tak, o swoich koleżankach. Podobny w tonie list sformułowała Anna Walentynowicz. Pod koniec lat 80. czy też na początku lat 90. Anna Walentynowicz napisała list do Lecha Wałęsy, w którym podobnymi słowy przypomina mu, że teraz, kiedy jest prezydentem Rzeczpospolitej, nie powinien pielęgnować podziałów, nie powinien wszystkich, z którymi do tej pory pracował, odrzucać. To był taki jeden z elementów, który sprawił, że zobaczyliśmy, że te bohaterki solidarnościowej rewolucji
i te nasze sufrażystki mają sporo wspólnego. Chociażby to, że nie robiły tak zwanej wielkiej polityki, nie zasiadały w gremiach decyzyjnych, tylko robiły tą politykę pracą organiczną. I te bojownice Solidarności i te nasze sufrażystki stawiały na pracę u podstaw, na to, żeby edukować, kształcić, żeby pomagać, żeby działać na rzecz dobra wspólnego, ogólnie na to, żeby świat był lepszy i sprawiedliwszy. I to jest też takie coś, co łączy te dwa czasy, dwa rodzaje bohaterek. Chociaż też jest tak, że po bohaterkach Solidarnościowej Rewolucji zostało sporo zdjęć, natomiast niewiele, bo właściwie żadnych pamiętników, kronik, czegoś takiego, kiedy myśmy pracowali nad Solidarnością według kobiet, nie dotarliśmy do takich osobistych zapisków. Natomiast po naszych sufrażystkach zachowało się kilka portretów, kilka fotografii, natomiast jest dużo przekazów. Są artykuły w prasie, są gazety, w których sufrażystki publikowały. Myśmy naszą narrację zbudowali w oparciu o kronikę Cecylii Walewskiej, kronikarki Ruchu Kobiecego, która dokumentowała wszystkie wydarzenia, opisywała bohaterki. I to nam umożliwiło nie tylko zrekonstruowanie wydarzeń historycznych, ale też zbudowanie, wykreowanie postaci bohaterek. Dziękuję. Dziękujemy. Marto, ty jeszcze coś dodasz przed filmem, czy oglądamy? Myślałam, że coś dodam, ale Piotr powiedział już wszystko, więc mogę powiedzieć tak, rzeczywiście od pewnego momentu wiedzieliśmy, że ten film, mimo że to jest dokument i fabularyzowany, że nie będzie w nim materiałów archiwalnych, tylko będziemy na podstawie tych pamiętników i tekstów inscenizować i rzeczywiście teksty, które są tam wypowiadane, to są autentyczne teksty wzięte z tej dokumentacji i z tych czasopism sufrażystowskich, wszystko to jest autentyczne. To, co mówi Maria Dulębianka, Paulina Kuczalska, to nie jest wymyślone na potrzeby fabuły, tylko to są autentyczne ich teksty prawdziwe. Także to chyba tylko. Bo to ważne, prawda, że to te przemówienia, które one są prawdziwymi przemówieniami tam sprzed 100 lat, czy tam więcej. Jasne. To bardzo dziękuję i te tak. Gorzej niż paradoks. Czy nie trwonienie sił nadaremne? Nie strata czasu i prężności czynu? Padały wyroki potępienia na polskie sufrażystki. Karykaturowały je pisma humorystyczne, żerował na nich dowcip uliczny. A one, niezrażone, szły sobie własną drogą, bez odchyleń i zawracań, coraz odrzucając jakiś głaz wyboisty. Z tego względu te narodowe cele sprzyjają upolitycznieniu kobiet i sprzyjają temu, że one się czują bohaterkami. Przygotowały nasze przedwojenne siłaczki dzień pełnego równouprawnienia kobiety polskiej, nie przypuszczając w najśmielszych marzeniach, że przyjdzie tak prędko. Że w wolnej Polsce równe z równymi stawią od razu do głosu. Za przodownicami suną. Natomiast chcę zauważyć, że żadna władza nie jest łaskawa dla historii kobiet. Próbowaliśmy robić Solidarność według kobiet, kiedy prezydentem był pan Władysław Komorowski i tamta władza. I z wielkim trudem udało nam się film zrobić, również przy wsparciu, że powiem, społeczeństwa w sposób bezpośredni. Tak i teraz, kiedy władza też się zmieniła, my robimy film patriotyczny i też nie było łatwo. Nie mieliśmy szczęścia do tych programów Niepodległa. Do Instytutu Sztuki Filmowej też nie było skorzy do tego, żeby nas wesprzeć, ale inne instytucje nas wsparły i przede wszystkim wsparli nas ludzie, którzy chcieli, żeby ten film powstał. A to dużo większa odpowiedzialność, kiedy odpowiada się przed ludźmi, a nie przed instytucją, bo do instytucji można. Z instytucją można podpisać aneksy, można prowadzić korespondencję,
można różne wytłumaczenia, można tak, można. Natomiast jeśli ludzie cię pytają, kiedy film, czekamy. To jest zupełnie inny komunikat, dużo większa odpowiedzialność, presja. Tak jak oglądałem ten film, tak się zastanawiałem, gdyby teraz, gdyby przełożyć sytuację tamtych kobiet, gdyby przełożyć emancypantki tam z połowy, z przełomu wieków, ich sytuację, ale też ich miejsce w takim dyskursie publicznym, takim, właściwie gdyby tak przełożyć na teraz, moglibyście to zrobić, znaleźć takie emancypantki teraz, albo takie figury społeczne, które odpowiadałyby tamtej sytuacji tamtych kobiet. Co to w ogóle było? To były wariatki, czy to były działaczki już, czy to były anarchistki, czy to... No pewnie różnie, i anarchistki, i socjalistki, i antykapitalistki. Tak, ale wszystkie te słowa, które mówisz, brzmią dzisiaj zupełnie inaczej, prawda? Jak to jest przetłumaczyć właściwie... Mi się wydaje, że trochę podobnie, bo na przykład to, jak pokazujemy w naszym filmie, oczywiście są aktorki, jest Maria Severy, Lufara Bielaka, Marta Olżyńska, one się wcielają w postacie emancypantek, ale w tym filmie grają też współczesne aktywistki, współczesne, może nie sufrażystki, ale współczesne działaczki, Lana Dadu, Kasia Wała, Iwona Kamińska-Lerch. To są kobiety, które dziś też walczą o prawa kobiet. Nie walczą o prawa wyborcze, bo prawa wyborcze mamy, ale tych wszystkich innych praw i te postulaty emancypantek sprzed 120 lat, to są rzeczy aktualne dziś, jak Lana Dadu z Krakowa wyszła na rynku i przemawiała tekstem Zofii Daszyńskiej-Golińskiej w 1911 roku. A, bo nagle Daszyńską, tak? Daszyńską-Golińską, tak. I to jest 1911 rok. Mhm. I to są postulaty dobra opieka dla osób starszych, dobre szkoły dla naszych dzieci, godna praca, godna płaca, wynagrodzenie, które starcza na normalną egzystencję, a nie skazuje nas na biedę. I tam były zgromadzone i na te nasze filmowe sufrażystki i współcześni odbiorcy tego przekazu. To po prostu jest 2018 i to są wciąż hasła, o którym walczymy. Mhm. To jest Jarosław Łubański z Poznania, człowiek z inicjatywy pracowniczej, socjolog, który zresztą, oni właśnie teraz to robią, prawda? Znaczy te dziewczyny ze związku, z inicjatywy pracowniczej, które tam wiem, że zakładają ten związek w przedszkolach, przedszkolanych, schodzą właściwie wszędzie. To oni nagłośnili sprawę tych sprzątaczek Uniwersytetu Adama Mickiewicza, więc to rzeczywiście, to się oczywiście no, fajnie przykłada. Robotnice z tego fabryki to są dzisiejsze też działaczki ruchów lokatorskich na przykład. Mm-hmm. Także to troszeczkę tak się pomieszały te czasy. A tam jest taka fajna scena właśnie w tym, z tymi robotnicami z tej fabryki, kiedy te kobiety przychodzą do nich z takimi gazetami, prawda, z ulotkami, ale mówią, czytać nie umiemy. Jak właśnie tam, na czym polegało dotarcie do tych kobiet? Że one były mentalnie jednak w innym świecie, te robotnice, w stosunku do tych elit emancypacyjnych. Jak one się komunikowały? Myślę, że bardzo ciężko było. Jak rozmawialiśmy z badaczkami, które znają tą historię, zgłębiły ją znacznie bardziej niż my, no to one nam uświadomiły to, że większość robotnic z tego fabryki nie potrafiła czytać. To, co te emancypantki, one założyły gazetę Nowe Słowo. Do gazety Nowe Słowo był dodatek Robotnica i opisywały tam różne rzeczy, ale robotnicy nie miały czytać. I trzeba było się z tymi robotnicami porozumieć na innym poziomie. I zaczęliśmy sobie wyobrażać, jak to mogło być. No one musiały się spotykać, one musiały im tłumaczyć to, ale dla robotnic sprawa praw wyborczych to była jakaś abstrakcja. Jakie prawa wyborcze? Jak ja siedzę w fabryce 15 godzin, wychodzę z rana i właściwie moim głównym problemem jest to, żeby kupić jedzenie. Więc musiała być, ale to się udało, bo rzeczywiście się udało i ta demonstracja w 1911, tak jak ówczesna prasa to relacjonowała, to przez Kraków przeszło kilka czy kilkanaście tysięcy osób pod wspólnym właśnie hasłem żądamy powszechnego prawa wyborczego. Czy państwo, co państwu przyszło do głowy
Kiedy oglądaliście ten film? Na pewno nie odbiega to bardzo od naszej rzeczywistości. Tak? Tak. Jaki przykład? Jeszcze tak abstrahując, właśnie do koleżanki skończył się film, mówię, dlaczego nas tam nie było? On ty wiedziałeś, że nagrywał, jak i nas tam nie ma. Więc bardzo wspaniałe dokumenty. I nie, no jest to tak samo. Właściwie no, patrzymy, spotykam się, analfabetyzm jest wtórny. Tak? Który kobiety też nie czytają, nie zgłębiają. Właściwie tylko są zamknięte w czterech ścianach domu, interesuje je to, co w domu się dzieje, najbliższe otoczenie. To, co się dzieje gdzieś tam, o jakieś prawa, co mnie to obchodzi? Spotykałyśmy się teraz podczas kampanii wyborczej. Rozmowa z kobietami, no kończyła się, no wiesz co, mnie to nie dotyczy, nie moja sprawa. Nie, i tak zagłosuję jak mąż. No, dokładnie te same słowa. Dokładnie zagłosuję jak mąż. Albo że nie przyjdzie na wybory, bo jedynie... Albo mąż nie idzie, to ja też nie idę. Właściwie przekonać się. Wiadomość, to tutaj pełno, tak? Tak, dokładnie. Właśnie też weszłyśmy tutaj mało ludzi. Dlaczego? No, chodzi o płacę, o pracę, o tą samą stawkę godzinową, żeby kobieta i mężczyzna. Dla mnie najbardziej przemawia to, że aborcja teraz to jest dokładnie to, o co powinniśmy walczyć również. Na tym, czy tak samo mocno, jak o te same różne prawa, tak? Do płacy i do... Czy prawo do aborcji? No, odwrotnie. Tak, że ja jestem panią swojego ciała. Ty to sprowadzasz, przepraszam, słowa, ty to sprowadzasz do aborcji. Ja uważam, że to jest w ogóle prawo do samostanowienia, bo aborcja jest, tak, jakby wiesz, jednym z elementów, ogóle, prawda? Tylko, że tym elementem najbardziej wzburzającym i budzącym emocje, ale ja wolałbym formułować to prawo do samostanowienia. Ja mam 18-letnią córkę i wiesz, aborcja jest jednym z iluś elementów, które tworzą to, czy mogę o sobie stanowić w pełni, czy nie. Czy mogę iść do lekarza, wiesz, to jest ileś rzeczy. Masz rację, masz edukacja proszę. Seksualna, prawo do antykoncepcji bezpiecznej, no to się na dusie składa wiele. W ogóle prawo do cielesności. Tak. Dlatego, że nikt nie ma prawa mówić, co ja mam zrobić. Czy wiesz co, no może dlatego tak naciska na tą aborcję, bo ja mam dziecko niepełnosprawne. Jak słyszę kogoś, że taką agendę pełną frazesów, że nie możesz usunąć. No to przecież tak nie trafia, no. Po prostu. Znaczy i to zazwyczaj są mężczyźni. No ale kobiety również. Ale czarni. Czarni w tej kostiumie. A nie. A ci z sercem po prawej stronie? Ale ja mam po prawej. Chciałem się Piotrze zapytać, no, jesteś facetem, facet robi ten, współtworzy ten film. Czego ty nie wiedziałeś? Jakie w ogóle, wiesz, nie wiedziałem o tym, że takie, wiesz, kobiety istnieją. W ogóle nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy kobiety mają prawa, czy nie mają. Dla mnie to było naturalne, tak? Że idziemy razem do urny wyborczej. Natomiast w żaden sposób nigdy nie stawiałem sobie pytań o to, jak to się stało, że kobiety trafiły na studia i jak to było z kobietami 100 lat temu. To było poza moimi zainteresowaniami. Nas do zrobienia tego filmu tknęło trochę, znaczy przede wszystkim takie, wiecie Państwo, spotkanie, które mieliśmy po projekcji Solidarności według kobiet chyba w Pile, gdzie poznano nas z Dorotą Tołodziecką Adams, o której powiedziano, że jest spadkobierczynią ideową, ale też i, że tak powiem, genealogicznie sióstr tołodzieckich, takich walczących kobiet z Wielkopolski. Zaczęliśmy się wczytywać, okazało się, że w ogóle tych postaci nie znamy, a są niezwykłe i wpisują się też w to wymazywanie kobiet z historii. No. Przepraszam. Ja też się nie zastanawiałam nad tym i kiedy ja... Chodzi mi o wasze takie prywatne odkrycia, prawda? Pojawia się jako rezultat, czy jako taki efekt tego pierwszego filmu, taka myśl, żeby zająć się emancypantkami, prawda, tą walką o prawa kobiet. I co? I wtedy robicie film, wchodzicie w głębie i co właściwie, gdzie są te zaskoczenia kolejne? Jakie, wiem, że to jest po fakcie trudno to sobie przypominać, ale co wam tak wstrząsnęło? Co było waszym takim doświadczeniem też
takiej drobnej iluminacji przy tym filmie. Ja myślę, że dużo było tych momentów i to, jak zaczęliśmy się wczytywać i zobaczyliśmy, jaki jest ogrom, o jaki ogrom one po sobie zostawiły dokumentów, z taką świadomością, że to być może się przyda jakimś następnym pokoleniom. A z drugiej strony, na przykład książka Cecylii Walewskiej, Nasze bojownice, która tu jest cytowana w tym filmie bardzo obszernie, to jest książka, która nie była wznowiona od 1930 roku, tak jak została napisana i wydana w tym roku, to nie była wznowiona od tamtej pory ani razu. A jest niesamowitą kroniką tamtych czasów i bohaterek. I dzięki tej książce udało nam się odtworzyć pewne rzeczy. Taką porażającą jednak konstatację, to, że natknęliśmy się na heroiny, na damy, które robiły ogromną pracę, a w zasadzie, kompletny brak w książkach, w jakichś takich przekazach, ta Skłodowska oczywiście, Dolębianka. Ale Skłodowska też była wielkim zaskoczeniem, ja nie znam tej historii. Nie wiedzieliśmy o tym, co tutaj w Pazurze. Że ona wróciła tutaj na Uniwersytet Jagielloński, dobijała się i wygrała konkurs, tak? Tak, i oni powiedzieli, że nie. Znaczy, wygrywa konkurs, czyli jakaś kapituła tego konkursu powiedziała tak, może pani wygrywa pani. A potem co się stało? To była największa ilość punktów. Aha. Co dawało jej prawo do zajęcia katedry. Natomiast odmówiono jej, przyznając miejsce komuś, to zajął miejsce niższe, tylko z tego względu, że była kobietą. No to jest tak jak z Dolębianką. Zdobywa to wymaganą ilość głosów i też ją odrzuca. Z przyczyn formalnych jest odrzucona. Tam też jest niesamowite, to o tym ta figura, matka Polka, prawda? Czy taki przetrwalnik polskości jest potrzebny i potem nie wiadomo, co z tym zrobić. Znaczy, jakby nie nadają się tych praw, bo w tej kobiecie, w matce Polsce, ta Polska, ta taka, no nie obywatelka, ale taka wręcz fizyczna i narodowa, prawda, przetrwała. To była ta ostoja tej polskości w domu, w rodzinie. A potem właśnie dochodzimy do tej sytuacji, kiedy należy przyznać połowie obywateli prawa i jest problem. I one właściwie są, muszą walczyć. I nagle się okazuje, że być może są za bardzo rozhisteryzowane albo za bardzo emocjonalne, żeby wybierać sensownie. No to takie argumenty też padały. Właśnie, jakie były karykatury? Tak, tylko tak lekko o tym mówicie, ale jakie karykatury tworzono na ich temat? Myślę, nie tylko... Znaczy, Dolębianka była przedstawiona jako małpa. Aha. I panie, które jej słuchały, też miały takie zwierzęco podobne rysy. Nie ludzie. Odhumanizowane. No ale też te właśnie te rozczochrane feministki, te stare panny to najbardziej chyba. Tuło dzieckie były z wyboru starymi pannami. One się chciały poświęcić temu, co robiły, czyli jedna uczyła, prowadziła to tajne nauczanie w Towarzystwo Warta, gdzie skupiała wokół siebie setki, tysiące dzieci, a druga była pionierką spółdzielczości i to, co ona zrobiła, to było nowatorskie na tamte czasy, że dzięki niej, dzięki temu, że był ten salon sukien, ona dawała pracę kobietom, które nie mogły tej pracy mieć, czyli nie mogły jej znaleźć, jakieś służące, wyrzucone na przykład, wyrzucone, bo miały nieślubne dzieci tam w jakimś pannym domu, różne kobiety ulicy, które nie miały szans w ogóle na jakąkolwiek, jak wyrwać się z tej sytuacji, ona im dawała pracę i one były współwłaścicielkami zakładu. Dzieliły się zyskiem i miały tam w tym zakładzie swoje zasady, że mogły mieć urlop, mogły mieć zabezpieczenie, jak któraś była chora, czy jak już nie miała siły pracować i to Zowietu dziecka też wokół siebie skupiła chyba około 600 kobiet. To nie było kilka czy kilkanaście koleżanek, więc to było niesamowite. One z wyboru były tymi pannami. No ale dla innych to było kluczowe, że stara panna, czyli jakaś wariatka, nikt jej nie chciał, niespełniona,
Niepełnowartościowa. Niepełnowartościowa, więc na pewno to, co robi, to jest... Ale dzisiejsze feministki też się tak postrzega. Mhm. Jeszcze niektórzy postrzegają jako takie freaki, jakieś dziwne, nie, w życiu małżeńskim nie wyszło. Tak, jakieś niespełnione. Dokładnie, tak. To samo, właściwie to samo też. I tak się ubieram też. Czy ja mam odłączne przeświadczenie, że feminizm cały czas się postrzega jako nie o walkę o równe prawa, tylko o to, że jakieś nawiedzone baby chcą zawładnąć światem mężczyzn, tak? Tak, zabrano, że się zamienić miejscami. Tak, tak, że teraz, wy tyle czasu rządziliście, teraz my tu przyjmiemy. To zupełnie nie na tym polega, tak? I tego mi brakuje w naszym świecie, tej pełnej wiedzy o tym, co to jest feminizm i jaki jest cel tego roku, tak? I to, no, film po prostu niezwykły i dla mnie bardzo, bardzo potrzebny. A powiedzcie, jak one... Bo to był też niesamowicie mądry argument, bo one grały niepodległością, to znaczy jakby wpisywały się, tak, niepodległość Polski, ale ta niepodległość, ta walka o tą niepodległość się pomagała, a z drugiej strony je obciążało, tak, bo jakby tam to jest ta scena, w której Dulębianka przemawia i ten mężczyzna tam wstaje i mówi, tu nie prawa kobiet, tylko najpierw musimy zdobyć niepodległość. Czyli, a z drugiej strony one mówimy niepodległość wtedy, kiedy połowa społeczeństwa też będzie niepodległa, prawda? Jak one to w ogóle wykoncypowały? Czy tak poszło, czy one się nad tym zastanawiały? Czy to było taki, czy to był taka strategia gdzieś tam wypracowana z myślą na te argumenty, przepraszam, ja tak długo mówię, ale tak oparte na tej walce niepodległej, zahaczone jakby o to. Ja tego nie wiem tak na 100%, dlatego że rzeczywiście była w tamtym czasie dyskusja między nimi, w jaki sposób o te prawa wyborcze walczyć, w ogóle do kogo kierować te postulaty, jak nie było państwa. I rzeczywiście niektóre sufrażystki mówiły, że walka o prawa wyborcze najpierw, a walka o niepodległość później. Jak to pogodzić? Ale od pewnego momentu to szło równolegle. One sobie nie wyobrażały, że będzie wolny kraj i w tym wolnym kraju połowa obywateli będzie miała prawa, a połowa nie. Więc i to mi się wydaje, że to też było ciekawe, że im chodzi o prawa bez różnicy płci. Czyli coś zupełnie innego niż z zachodnim sufrażystkom, którym chodziło o prawa dla kobiet. Tutaj było prawa bez różnicy płci i chyba też dzięki temu łatwiej im było pozyskać wsparcie emancypantów, tych właśnie mężczyzn, którzy wspierali je w tej walce. O prawa bez różnicy płci, tak jak Daszyński, czy nawet ten Odo Bujwicz. On mówił przecież, że doszło do wyzwolenia kobiet, bo tylko przez wyzwolone kobiety przyjdzie wyzwolenie całego społeczeństwa. Jeszcze chciałem was zapytać o tą scenę na rowerach. To w Poznaniu chyba jest, prawda? Tak. Jak ją zrobiliście? To prawda, że stare rowery trzeba było mieć. Były nowe. Co pan? Były nowe. Pan pozna. W przodu było 6 takich rowerów z 1896. Skąd mieliście te rowery? Te 6 rowerów? Z piwnicy. Słuchajcie, rowery z piwnicy tak nie wyglądają. To były rowery kolekcjonerskie. Nawiązaliśmy kontakt z grupami kolekcjonerów z Poznania i Wielkopolski i te rowery pojawiły się tam. Jeden z nich też gra w scenie z Narcyzą Żmichowską. To bardzo drogie rowery, więc kolekcjonerzy bardzo tam zabiegali o to, żeby na te rowery wsiadły akurat panie w tych specjalnych spodniach rowerowych. No właśnie, już się dziwiło, że tamte panie jeździły w tych długich pieckach, nie? Tak, że się no, im to nie kręciło. Mogło się skończyć w wywrotku i wszystkim bardzo zależało na tym, żeby wywrotku nie doszło na tym zabytkowym rowerze. To było kilka tygodni przygotowań. W Poznaniu zrealizowaliśmy 2 dni zdjęciowe, podczas których zrobiliśmy masę pracy. Natomiast wiecie państwo, organizacja produkcji filmowej przypomina organizację operacji wojskowej. Jest kilkadziesiąt, kilkaset elementów, jeżeli się wszystkie przewidzi, to potem nie ma wtop. Nie ma zaskoczeń, nie ma porażek. Oczywiście sprawą podstawową, o którą się zawsze zabiega, to pogoda.
My mamy akurat takie kontakty, że nawet jak graliśmy w marcu w Krakowie, to w dniu 8 marca, mimo ciężkich, ołowianych chmur, 8 marca zaświeciło w Krakowie słońce. Więc mieliśmy fajną pogodę i te wszystkie damy mogły się przebrać w kostiumy, niekoniecznie w kurtki i czapki. Natomiast 9 marca już oczywiście zaczął padać deszcz ze śniegiem. Natomiast to jest pogoda kluczowa, prawda? Ogromne przedsięwzięcie logistyczne, te kostiumy były przywożone z dwóch filmów. A chciałem zapytać o wtopy. Chciałem was zapytać o wtopy jednak. Jakie były? O nich się nie mówi. Ja powiem. Bo dla mnie to była osobiście, ja to pamiętam cały czas, taką największą wtopą było, jak zrobiliśmy o godzinie stanu 5 rano, żeby zrobić kanapki na plan. No ale wiem, że będzie ludzi setka czy 80, to wszystkich nie zrobić. To scena ta z parasolkami, słuchanie do tej Wili Piłsudskiego. Ale przynajmniej, żeby ekipa miała, żeby ludzie, którzy pracują, te trzon, 10-12 osób, żeby mieli kanapki. I wstałam o tej 5, zrobiłam te kanapki, po czym dwóch po prostu facetów, którzy byli, mieli nam pomagać, jak jakiś tam znajomy, mieli nam pomagać, to przynosić biurko tam przesunąć, Piłsudskiego, jakieś takie rzeczy. Oni wszystkie te kanapki zjedli, bo czym powiedzieli, że z serem w tym były. Ale słabe te kanapki, a wszyscy byli głodni, bo ten nasz plan, to nie była produkcja wysokobudżetowa. Myśmy to po prostu, każdy robił na tym planie tyle, ile mógł i to, co umiał, więc myśmy z Piotrem, oprócz tam oczywiście reżyserowania, zajmowaliśmy się zapinaniem haftek, bo pani się porozpinało, albo agrafkami przyczepianiem tych dołów sukienki. Albo, uwaga, zabezpieczaniem czujników dymu prezerwatywami. Bo żeby ale silnik też, a my dymiliśmy, żeby były ładne zdjęcia, nasz operator nalegał na to, żeby wszędzie było pełno dymu. A w Łazienkach Królewskich na zdjęciach jest obecny konserwator zabytków, konserwator zieleni i oni wszyscy odpowiadali za to, żeby tam nikt nie urwał niczego, nic się nie było, tam wszędzie zabytki i tak dalej, dodatkowe wnętrza, dodatkowe meble i ten dym. Więc dużo takich zabiegów psychologicznych. Grałem, tak? Nie grałem. Oni byli po prostu zajęci w tym czasie. Także było dużo różnych takich. Ale taką wtopę na przykład mieliśmy, dopiero dowiedzieliśmy się o niej, jak nasz konsultant historyczny, że jest gotowy film. Naszym konsultantem jest pan profesor doktor habilitowany Andrzej Szwarc z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego i z Polskiego Wydziału Komitetu Historii Kobiet. I w recenzji po obejrzeniu filmu napisał nam w ogóle peany i superlatywy, gratulacje, ale napisał nam, że nie jest możliwym, aby Ignacy Daszyński wystąpił publicznie w Cylindrze, ponieważ był socjalistą i odrzucał takie burżujskie symbole. No, wiecie Państwo, jest to wtopa, no, ale... I Państwo mówicie, nie dochodzę do tej części merytorycznej, która jest bardzo ważna, jest najważniejsza. Ale to wrażenie, jak idą te sufrażystki, które ja postrzegałam, że to faktycznie jakieś wariatki itd. To są piękne kobiety, piękne stroje, cudowne światło i takie idą, takie zadowolone, takie piękne, ta ziemia, Pan wspomniał o tym, Pan Ziemka. No takie miało to być, to ma być ładne. Znaczy chcieliśmy, żeby to... Ja odebrałam to tak, naprawdę tak właśnie, nie potrafię tego nazwać, aby mi się podobało. I te czapki się podobały. Czyli kobiety, możemy same siebie tam znaleźć, gdzieś tam. I to połączenie tych czasów współczesnych z tym, ta naukowska, która wyszła, to życie, całe życie mi się tam coś tak na jakieś... Chcemy coś wyjść. Chcemy życia, co zrobić. Odważność, bo Polownicka wyszła wtedy, podobno tam gdzieś czytam. I to, co pani wspomniała, że bardzo pisze się o Wilnie, tam jak wujdowi to... Wujdowa. Ona, kurczę, taka babka jedzie, nie, tu.
świetne to ujęcia są. I to się czuje za wakantu, to potem idzie tych czterech, nie? Ten widowic, ten lobbysta. No fajny film, podoba mi się. Dziękuję. No. Super, taki pomysł był na te kobiety, towarzyskie, takie ładne, piękne, takie kobiety, no może piękne, ale piękność też tam jest. Ja właśnie też chciałam, żeby to były, jak żeśmy rozmawiali z Piotrem. Stroje takie z epoki. Tak, jak to zrobić? Nawet ta tulempianka nie wyglądała, no Sewery. No właśnie, myśmy chcieli taką miejsce, taką nie piękną, nie taką ułożoną, tylko właśnie nie wiem, żeby był z charakterem, żeby był rodzina. Bo jak patrzymy, jakie niektóre aktorki dzisiaj są, czy kobiety, które... No, że są podobne, że one się podobnie uczesane, jakoś jest taki kanon urody, taki... Wydaje mi się trochę przezroczysty i one nam się też mylą. Aktorki serialowe są bez charakteru, no, wszystkie takie same. Można je zamienić na drugą. Chcieliśmy takie właśnie z krwi i kości różne. I to właśnie ta Kuczelska, ta Klara Bielawka, że ona ma ma to zasłonięte oko, no bo mąż ją tak straciła to oko. I że one też nie bały się wejść w takie role. Przecież Maria Seweryn, ona powiedziała mi na zdjęciach, jak już została uczesana, ubrana w ten spodnie, w tą kamizelkę, i kurczę, ja wyglądam normalnie jak ojciec. Zrobi sobie selfie i myślę, ale to właśnie jest fantastyczne, że one się nie bały tego, że nie wyglądają pięknie, że nie są pięknie umalowane, jakieś takie ułożone, tylko jest ten ich charakter. Właśnie tak. Fajnie, że to się udało z nimi zrobić. To też się udało chyba dzięki temu, że mamy tak dużo tych wolontariuszek, statystek, które też o takiej właśnie różnej urodzie, też nieprzeciętnej, nietypowej. Jedna Czeszka. Tak, jedna Czeszka. Tak, jest Czeszka. Ale przyjechali na plan... A polski wyszył? Przepraszam. Z opożyczalni wpożyczone, nie były szyte specjalne do filmu. No ale niektóre były jeszcze z serialu Nocy i Dnie. Nocy i Dni i Ziemia Obiecana. No. Z magazynu filmowych. Tak, oglądałam właśnie tak film i zdaje się wspomniał na tej dnie, jak Agnisia tam walczy. I to co tak pomyślałam, bo... Z Nocy i Dni nasz Odon Buwit jest synem Jerzego Bińczyckiego. Tego Bogusława Niechcica. Bogumiła. Nawet widać było. Czy pamiętacie może, ile tych listów napisały te dziewczyny, które chciały studiować? Ile tych listów? 600. Myśmy dostali z archiwum UJ-u 58. 58. Ale jaka to skala, bo ja nie pamiętam. Kilkaset. Usłyszeliśmy, że jest... Bo tylko trzy się dostały, tak, prawda? A jakie było kryterium? Pod niektórymi listami podpisywało się kilkadziesiąt osób. Aha. One nie były jako studentki przyjęte, one były jako słuchaczki. Tak. No wiecie co, ja... To jest tego 100 lat, a mi się wydaje, że to jest jak w epoce kamieniowej. Ja nie potrafię, gdyby ktoś, oczywiście gdybym żyła w tamtych czasach, to nie bym inaczej troszkę to postrzegała. Natomiast gdyby ktoś mnie teraz za karę przesadził, tak, w tamte liczby, nie potrafiłabym się odnaleźć w tym świecie. I ja nie mogę się uczyć, tak? Nie mogę studiować, nie jest straszne. 200 lat wcześniej płonęły stosy. Ale tam komentarz jest na samym początku. Możecie sobie wyjść, chodzić, nie? Tak, rozmawiać. Czytelnia dla kobiet. Dochodzić do ślub angielski dla panów. Tak. Czy możemy lepiej, bo oglądaliśmy ten film, a pewnie państwo nie znają tego poprzedniego waszego filmu, czyli Solidarności według kogo, prawda? I czy możemy przypomnieć, czy możemy opowiedzieć historię Wiosowskiej? To jest właściwie taki główny wątek tego filmu, bo myślę, że to się jednak trochę skleja z tym filmem, który teraz widzieliśmy. Czy możemy ją przypomnieć i tak trochę powiedzieć o historii? Kim była Ewa Osowska i dlaczego jest bohaterką waszego poprzedniego filmu? Długa historia, ale jak to powiedzieć w skrócie? No, spróbujmy. Solidarność według kobiet, czyli film, w którym chcieliśmy przypomnieć kobiety zapomniane, uczestniczki głównie sierpniowego strajku. Podczas tego strajku wydarzył się taki moment, gdzie Lech Wałęsa ten strajk zakończył. Wszyscy się zaczęli rozchodzić do domów, to był trzeci dzień strajku.
i kilka kobiet zdecydowało, że zatrzymają tych robotników i powiedzą, strajkujmy dalej, bo to nie chodziło o to, żebyśmy my dostali podwyżki, tylko żeby tylko o coś więcej nam chodzi. Nie możemy tego przerwać. No i wśród tych kobiet były Anna Walentynowicz, Alina Pinkowska, Henryka Krzywonos i Ewa Osowska. Kiedy robiliśmy ten film, Anna Walentynowicz i Alina Pinkowska już nie żyły, spotkaliśmy się z Henryką Krzywonos i zaczęliśmy szukać Ewy Osowskiej. Pytać różnych ludzi, czy znają, czy pamiętają tą dziewczynę, jak, co się z nią stało, dlaczego my o niej nic nie wiemy i dlaczego tylko czasami w tych tekstach o sierpniu pada jej nazwisko, ale nikt nie wie, co się z nią stało. Podczas realizacji tego filmu, który robiliśmy 3-4 lata robiliśmy ten film, po wielu miesiącach poszukiwań odnaleźliśmy tą Ewę Osowską, która przez 30 kilka lat nie opowiadała nikomu swojej historii. Okazało się, że mieszka pod Neapolem, że wyjechała do Włoch w 90-tych latach, ponieważ po transformacji, po tym jak nadeszła ta nowa Polska i jej kolega Lech Wałęsa został prezydentem, ona nie miała się za co utrzymać i nie mogła egzystować. Musiała wyjechać i zatrudnić się jako sprzątaczka tam we Włoszech. I opowiedziałam im swoją historię. I o tym mniej więcej jest ten film. O takim poszukiwaniu zapomnianych kobiet, o których historia nic nie wie. W międzyczasie odnaleźliśmy całą masę niesamowitych zdjęć i filmów archiwalnych przedstawiających właśnie Ewę Osowską, która przemawia do robotników w Stoczni Gdańskiej podczas strajku, jedzie z Lechem Wałęsą do Warszawy, żeby rejestrować związek NSZZ Solidarność w sądzie w Warszawie, udziela wywiadów reporterom, a później kompletnie... I to zdjęcie wspólne z Wałęsą, prawda? Tak, zdjęcie z Wałęsą, jak stoją razem na podwyższeniu, tłum robotników ich słucha i Ewa Osowska do nich przemawia. Więc to było tak, to jest taki, ten nasz poprzedni film jest takim poszukiwaniem tych zapomnianych przez historię kobiet, ale które, no, z racji tego, że to jeszcze nie minęło tak dużo czasu jak od tych sufrażystek, no, byliśmy w stanie i udało nam się je odnaleźć. I potem w efekcie tego filmu Ewa Osowska wraca, tak? Znaczy wraca nie tylko w tym sensie, że wraca do Gdańska, do Polski, ale też wraca do takiej ogólnej publicznej pamięci. Tak. Jak opowiadałaś kiedyś o takich... Aha, to jak przemawiały te aktywistki tych marszów w sprawie kobiet i tam w którymś momencie pada takie wyrzuca, które w takim przemówieniu wyrzuca na ważne nazwiska tych kobiet, które walczyły na Polskę i się pojawia Ewa Osowska. Tak, ona po prostu tak. Sama. Gdzie się tego słuchasz, robicie, no jakby już przysiła się. Już robiliśmy ten film, tak. Aha, to było wtedy, tak. Natomiast no to dlatego, że ten film, ta Solidarność według kobiet przez 4 lata, nawet jeszcze niedawno mieliśmy jakieś pokazy. Ten film cały czas krąży. Przedwczoraj, tak? Ale to ja nie byłam w ramach festiwalu Dolnośląskiego Festiwalu. A, rzeczywiście, tak. No więc on jest cały czas pokazywany, on jest dyskutowany, on jeździ po Polsce, po świecie i już dociera, już to nazwisko Ewa Osowska w tej historii się zapisuje. W gruncie rzeczy chodzi o takie pytanie, dlaczego te kobiety się dały wygumkować i dlaczego i skąd ten taki mechanizm, który wygumkował te kobiety z historii, prawda? Takie ważne działaczki Solidarności, ważne dla współczesnej historii, bardzo ważne, ale już w opowieściach współczesnych nieistniejące. Jak to się stało? Ja myślałam najpierw, że dały się wygumkować, dlatego że są skromne, że nie zadbało o to, żeby były opisywane w podręcznikach. Z drugiej strony wiele z nich, tak jak Ewa Osowska, po prostu po transformacji one się musiały zająć przetrwaniem i nie miały czasu, żeby się angażować w politykę, po prostu musiały zarabiać pieniądze. I z tego powodu usunęły się w cień, usunęły się po prostu, bo nie miały za co żyć. Ale z kolei sufrażystki, które były o wiele bardziej, mi się wydaje, świadome tego, jak ważne jest, żeby opisywać swoje dokonania, i sufrażystki opisywały, relacjonowały swoje spotkania, zjazdy kobiet, te wszystkie, jak się
spotykały z trzech zaborów, przyjeżdżały. Opisywały to bardzo szczegółowo. Nawet prasa zagraniczna, sufrażystowska przedrukowywała przetłumaczone na angielski odezwy Kuczarskiej. I to wszystko jest, a też, nie było. A też ich nie ma w historii, więc nawet mimo tego, że tak bardzo dbały, ta Cecylia Walewska, kronikarka ruchu kobiecego, zadbała o to, żeby była ta książka i to wszystko, a też historia o nich zapomniała. I więc gdzieś to nie jest jakby chyba kwestia samych tych bohaterek, samych tych bojownic, tylko to jest kwestia tego, jak my uczymy historii, co my uważamy za ważne. To ja też to powtarzam, ale powiem to może po raz kolejny, że dla mnie w szkole nauka historii to był jakiś koszmar, bo to było przyczyny wojen, przebieg wojen, skutki wojen, najważniejsze daty i jakieś dwa najważniejsze nazwiska mężczyzn, jakichś królów czy władców. To była straszna nuda, to nie było żadnego jakiegoś ciągu przyczynowo-skutkowego, który by miał coś wspólnego z takim codziennym, realnym życiem. Ludzi, którzy w jakichś realiach o coś walczyli, o coś im chodziło. W ogóle nie, przesuniecie granic w tą albo w tą i w tamtą. Zupełnie fakt. I być może tu jest jakiś problem, że ta historia nie jest rozumiana jako jakaś historia zbiorowości różnych ludzi z różnych warstw, klas społecznych, różnych płci. Tylko się pamięta tych właśnie władców, a to głównie są mężczyźni. Z tego powodu kobiety są zupełnie... Nie ma kobiet na bankrotach. No właśnie. Ale mnie poruszyła taka opowieść twoja, kiedy opowiadasz o takim zdjęciu. Bo ja myślę o takim odruchu, że wiele tych spraw, o których mówimy, tkwi w takim odruchu, w takich schematach myślowych, które głęboko u nas siedzą w głowach i których sobie nie uświadamiamy. To jest to zdjęcie, tam jest chyba Wałęsa, Anna Walentynowicz i Krzywonos, Henryka Krzywonos. I to jest zdjęcie, na którym tak, Anna Walentynowicz jest za paprotką i twarz schowana, a Krzywonos ma uciętą twarz w połowie. Tak kadrował, a Wałęsa, czy tam te mężczyźni są na pierwszym planie i są cali i tam ich widać. Czyli jest coś takiego, że ten fotograf, który kadrował, już właściwie tych kobiet nie zauważył, prawda? Już patrzył tylko na faceta. I potem jeszcze opowiadałaś chyba, że w opisie tego zdjęcia tam też są takie opisy, tak. Że szukałaś w archiwum po opisach. Że tam jest tylko męskie nazwisko. Chociaż na pierwszym planie są kobiety. Tak. Wtedy. Jest takie zdjęcie bardzo charakterystyczne, bo jest pięć osób, które niosą chleb. Wśród tych osób są trzy kobiety, jeden mężczyzna, drugi mężczyzna. To jest strajk w stoczni, że oni niosą ten chleb strajkującym. Jest podpis Borusewicz w stoczni Gdańskiej. Jest też, proszę Państwa, taki film Strajk oczami kobiet, w którym większość wypowiedzi to wypowiedź mężczyzn. Aha. Strajk. Wypowiadają się na wszystkim. Ale to chyba, znaczy, wydaje mi się, że to jest cały czas. I teraz myśmy też tego doświadczyli robiąc film. Ja miałam nadzieję i jakoś wierzyłam w to, że to, co robimy, jest ważne, że to będzie, znajdzie przychylność i znajdzie zainteresowanie ludzi, którzy teraz organizują te obchody stulecie niepodległości. No, że stulecie niepodległości to jest też stulecie niepodległości wszystkich obywateli. Czy ten 28 listopada też jest świętem, jest naszym świętem, jest stulecie praw wyborczych bez różnicy płci. No i okazało się, że nie, że powstają jakieś filmy, które nie powstały, jakieś o legionach, które 28 milionów już zostało przeznaczonych, ale to wciąż za mało, bo jeszcze trzeba jakieś dokrętki zrobić. Filmu nie ma. A nasz film jest zupełnie jakby, okazało się, że jest nieważny, że dla tych, którzy, że tak powiem, rozdają te karty w tych obchodach, to jest jakieś kompletnie albo niewygodne, albo to jest niewygodne, bo prawa kobiet są wciąż tematem niewygodnym. Dla każdej władzy. I być może o to chodzi, bo ja się zastanawiam, gdzie, to jest film o historii, są fakty, są konsultanci historyczni, jest opinia o scenariuszu, ale dalej jest coś nie tak, więc myślę, że może prawa kobiet są po prostu
ta wciąż takim tematem, który dla władzy nie bardzo. Nie. Jeszcze dwa pytania. Co na film? Weronika zobaczyła film, prawda? Córka. Dobrze. I co młodzi na temat tego filmu? Czy ten film młode pokolenie porusza? Ja to osobiście powiem, że wolałbym, żeby się publicznie nie mówił o tym, że mamy wspólną córkę. I uważam, że to jest, wiesz, sfera prywatna. Ale i ja, to, ja, że się zagalopowałeś, Włodku. Więc zrób YouTube, proszę, żeby pytanie. Dobrze, chciałem zapytać o młode pokolenie. Jak 18 lat? Już spieszę z odpowiedzią. Szanowni Państwo, byliśmy na spotkaniu we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Filmowe. 300 osób na projekcji, słuchajcie, i nagle wstaje młoda dziewczyna i mówi, że dla niej 11 listopada to bardzo smutne święto, bo wtedy widzi, jak bardzo jesteśmy podzieleni, jak różne są interesy i że ona należy do grupy osób, które przygotowują się do wyjazdu z kraju zaraz po studiach i że jest bardzo poruszona tym, co zobaczyła, nie znała tej historii i po filmie czuje się dumna że z tego, że jest Polką i że właściwie to nigdzie nie chce już wyjeżdżać. I wiecie Państwo, po takim tekście my twórcy czujemy, że ten nasz wielomiesięczny maraton, ten straszny wysiłek miał sens, bo jeżeli oddziałuje na ludzi w ten sposób, to dla nas najlepsza nagroda. No to tak oddziałuje, że jest sens tej walki. No właśnie, bo o tym chciałem na koniec, jeśli Państwo pozwolicie. Tam cały film zresztą jest tak pomyślany, jeżeli go dobrze odebrałem, że potem są te nasze współczesne czarne parasolki. I jaki jest ciąg dalszy? Znaczy, o co trzeba walczyć? No, niby wszystko mamy, ale jest taka sugestia, przecież Państwo też tutaj mówicie, że cłam? No właśnie. No dobrze, że już milczę, dobrze milczę. Co dalej? No właśnie, no tak jak tam Cecylia Walewska mówi, dźwigać się trzeba zawsze, walczyć ciągle, szukać nowych dróg i wyzwalać się w samych sobie. Nikt nam nic nie da, tylko trzeba to wywalczyć. Tak. No więc właśnie. Praw się dostaje, prawa się zdobywa w walce. To co się teraz walczy? O co teraz walczą kobiety? No my na przykład walczymy o to, żeby historia stała się popularna, żeby nie było tych białych plam, żeby historia była historia bez różnicy płci, o tak bym powiedziała, czyli ten postulat sufrażystek, ale dotyczący na przykład tego, co my robimy, no o to walczymy. Żeby Polska nie była taką sierotą, wiesz, to ma tylko ojców demokracji, ojców niepodległości, bo... Był sierota, tak. Zabrakowany. Tak. No tak. Myśmy brały w tym roku udział w kampanii wyborczej i ja pierwszy raz w tym brałam udział i z czym się tak zauważam, że to jest świat strasznie właśnie taki zdominowany przez mężczyzn. I kobiety, które podejmują się podjąć jakąś walkę, startują czy nie startują, czy w ogóle biorą w tym udział. Trochę z takim murem się spotykają, a to nie tylko mężczyzn, ale i kobiet. Że to właściwie same spotkałyśmy się z tym, że kobiety nam mówiły, że kobiety są niegotowe. Nie jesteście gotowe. Kiedy mam być gotowy? No. Pani startowała? Tak, ja startowałam akurat na Radną. Wspierałam koleżankę, która... Nie, niestety nie. Bardziej się skupiała na wspieraniu koleżanki, która startowała na prezydenta tego miasta. Też nie wygrała, ale przy głodach, które nam mężczyźni sprawili, też nie grali czysto, więc naprawdę to był wynik osiągnięty przez kobiety. Był to wynik właściwie taki zdobyty przez kobiety. Kobiety właściwie same to zorganizowały, kobiety naprawdę o różnych pomysłach, różnych przekonaniach doszły do jakiejś jedności, coś stworzyły fajnego. I no, teraz budują coś fajnego. No tak to jest, że zmaskulinizowany świat. Dobrze, nie boją się, że jest raz do tej władzy nie oddamy nigdy. No, tak
tak macie. No. W naszym poprzednim filmie Solidarność według kobiet Joanna Gwiazda mówi takie zdania, że w Polsce politykę robi się albo przywódcę, albo na polowaniu, albo na rybach. A kobiety się nie interesują ani polowaniem, ani łowieniem ryb, mordowaniem zwierząt. Raczej się nie interesują. Natomiast to, co panie zrobiły, to już jest. To jest jakiś sukces, bo to, co zrobiła Lewianka, ona pokazała, że może, że kobieta potrafi zbudować zrozumiały komunikat i że to, co proponuje, jest atrakcyjne. Akurat u nas ta nasza kandydatka była pierwszą kobietą w żurze. Nie, nie. Dostała, nie pierwszą, do drugiej tury. Do drugiej tury. A, tak, pierwszą, która się dostała do drugiej tury. Która podjęła się debaty z mężczyzną. No, przez te wszystkie lata to była drugą startującą, nie, w żurze, jako kobieta. Pierwszą to jakieś tam przecieramy kroki, tak. Że można, że warto. I mężczyźni też zaczynają nas postrzegać inaczej. I to wcale naprawdę to było miłe od mężczyzn słuchać. Tak, dziewczyny, jesteśmy za wami. Bo już może mają też dość zabetonowanych tutaj różnych sytuacji, bo jeżeli my jeździmy dużo po Polsce, obserwujemy miejscowości, w których mieszka 600 mieszkańców, takie, w których jest 6 tysięcy mieszkańców. Naprawdę, bo mamy naprawdę niezły wgląd w Polskę, że tak powiem, samorządową. Od poziomu gminy, po poziom aglomeracji, to zarówno na południu, jak i na wschodzie, na południu, na północy. Zjeździliśmy kraj nieźle i widzimy, jak wyglądają miejsca, w których te układy władzy są zabetonowane po trzecią, czwartą, piątą kadencję. Tam się już naprawdę, żeby cokolwiek zrobić. Ale co mogę powiedzieć na plus kobiet? Że kobiety są bardzo wielorako zdolne, bo myśmy pogodziły życie swoje rodzinne, dzieci, pracę, kampanię. To po prostu było jakieś wariactwo. To było wariactwo. Inaczej mężczyźni, patrzyliśmy na mężczyzn. Oni spokojnie, te żony w domu zostawały, panowie się podejmowali czynności kampanijnych, a my na wariackich papierach po pracy. Do auta, do jakiejś wozu, gdzieś jakieś banery, to była masakra, ale się dało. Dobre doświadczenie. Dobre doświadczenie. Ale kobiety tak, są w tym dobre, kobiety to jest zawsze, że i zajmą się i domem, i pracują, i taki multitasking, ja bym powiedziała. Bardzo pobudza to kobiety, to działanie. Ja wiem, sama po sobie pobudziło mnie tak nabranie takiej odwagi. Nie bać tego życia politycznego, takiej otwartości. Sama wie, stworzyłam pracę zawodowy. Gdzie nie pomyślał, że można coś zrobić, ale nie. Mówię nie, po prostu staram się nie. Nie można się zatrzymywać. No nie, no dokładnie. Chyba tak to jest, że kobiety jak dostaną tej pary, musimy stanąć z Sylwia. Dobra. Jeszcze tylko, że takie pytanie, bo pani zauważyła też taką rzecz, że była też kontra kobiet wobec kobiet. Tak. Czy na przykład, bo w tym filmie w ogóle tego nie ma. Mam wrażenie, chociaż... Chociaż to było. Te kobiety, które mówią, że one po wtedy. Jak to... Naukowska wystąpiła z tymi prawami ceny całego życia, to nawet miała... W czasie tego spotkania, czy zaraz potem była... No było, to było kontrowersyjne. To jest do dzisiaj kontrowersyjne. Dzisiaj też chcemy całego życia, też może dla niektórych być wywrotowa. Może o mężczyznach jest jednym takim. Tak, to już było. To już było. Radiator był taki. Na przykład. Czy państwo mogliby zdradzić różnych tajemnicy, jakie plany na przyszłość? No właśnie. O właśnie, to mnie ciekawi. Co takiego, wszystkie te radają? Wie pan, cały czas słyszymy o tym, jak film pozostawia niedosyt. My też mamy takie poczucie po tym, jak zapoznaliśmy się z życiorysami naszych bohaterek. O wielu nie powiedzieliśmy. Z wielu wątków musieliśmy zrezygnować. A uznajemy, że jest tym ogromna wartość i te życiorysy są bardzo atrakcyjne filmowo. Chcielibyśmy zrobić serial 10-12 odcinków o tych naszych sufrażystkach, bojownicach, żołnierkach, pozytywistkach. To będzie historia i historyczna, i wojenna, i romantyczna, i romansowa, i sensacyjna. Wątków co niemiara. I klasy niższe też. Pojeździmy z filmem Siłaczki i
trochę odpoczniemy i zaczniemy pracę na okres czasu historyczny, bo wojna moja ulubiona, druga wojna światowa, mocno wojna, to jest mój ulubiony okres historyczny, ale odkryłam właściwie przez ten film też rzeczywiście tak fajny okres historyczny, który nie warto go zapominać. W ogóle nie mówimy o wojnie, zauważyła no, pani. Tak, właśnie. Pokazaliśmy zupełnie inną sferę aktywności niż ta dominująca w tej narracji historycznej, którą mamy w książkach i wszędzie. Super, super pomysł. Jeżeli można, ja bym chciała też, bo tak siedzę i chciałabym powiedzieć, że we mnie się pojawiła taka ogromna wdzięczność. Naprawdę, na tyle mocna, że może sam fakt przedstawienia, fabuła i to, że Państwo, i to nawet, że Pan tutaj zdradził tajemnicę, że jesteście razem tam. Przepraszam bardzo, ja akurat widzę łączność w tym wszystkim, dlatego że idea wolności, równości i wszystkiego, co było zawarte w tym filmie, jest ponadczasowa i dzieje się teraz i często jest coś kamuflowane, wytuszowane właśnie i różne są taktyki, ale ta wdzięczność, która gdzieś się pojawia, bo zostało to tak przedstawione, no i gdzieś utożsamiam się z tym, no bo ja tu dzisiaj siedzę, tak? I też jestem kobietą i no gdyby nie to, co się stało, gdyby nie Państwo, którzy stworzyliście ten film i wszystkie te osoby, ja bym na przykład dzisiaj nie poczuła tej wdzięczności, a ta wdzięczność znowu powoduje pewną motywację z tym, że ja się utożsamiam z tym. Utożsamiam też inne osoby, gdzieś tam każdego mogę, cały proces to był i który on działał i działa nadal. Ja mnie akurat zmobilizował i zainspirował do gdzieś tam może moich małych kroczków, ale uważam, że zadziałał tak, jak powinien zadziałać. I wdzięczność, duma, szacunek, no to są słowa, które są kluczowe tutaj. Za to chciałam podziękować osobiście. Tak. Pięknie powiedziałam. Dziękuję.